rozkwitały pęki białych róż, marsz pierwszej brygady, Wojenko, Wojenko. Piosenki należące do kanonu polskiej pieśni patriotycznej wykonali uczestnicy koncertu w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury. W Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu odbywa się koncert pieśni patriotycznej. W trakcie koncertu wystąpią laureaci konkursu pieśni patriotycznej, który odbył się 4 listopada w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Oprócz laureatów wystąpi również pan Romuald Sinow, który zaprezentuje swoją twórczość. Dzisiejszy koncert jest elementem podsumowującym, elementem składowym obchodów Święta Niepodległości w Kolnie. W koncercie wystąpili laureaci ostatniej edycji konkursu polskiej pieśni patriotycznej. Gram i śpiewam i lubię tak ogólnie muzykę patriotyczną. Śpiewać i W dzisiejszym koncercie pieśni patriotycznej wystąpili uczniowie szkół Skolna i powiatu kolneńskiego. Zostaliśmy zaproszeni na koncert i 4 listopada odbył się konkurs, którego zostaliśmy laureatami i właśnie zostaliśmy zaproszeni tutaj na koncert z okazji dnia 11 listopada odzyskania przez Polskę Niepodległości. Lubię śpiewać piosenki Biały Krzyż, Marsz Pierwszej Brygady, Polskie Kwiaty. Kojarzą mi się z Wolno Polsko i dlatego, że Polska jest już dzisiaj wolna. Legiony to żołnierz Hamuta, legiony to ofiarny stos. Legiony to żołnierz Hamuta, legiony to zdrajców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życie los. W czasie patriotycznego spotkania w recytacjach trenów katyńskich wystąpił Romuald Sinow. Koncert zakończył mini recital Beaty Konopki. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas za nam wszedł. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Ciele kwiaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zadarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli ślad. Kto wie, czy było tak?